Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, na dzisiejszym odcinku otworzę przesyłeczkę od firmy Sport Zoo. Dostałem nowe produkty z klasy. Pierwszy sezon obecny 24-25. Chciałbym tutaj podziękować za możliwość nagrania kilku odcinków z tymi produktami, które w środku także zaczynamy. Otworzymy sobie paczuszkę. Jest też coś, moi kochani, dla was. Zrobimy sobie jakiś konkursik. Przeznaczę saszetki na konkurs. Także co my tutaj ciekawego mamy? Po pierwsze, całego boxa retail właśnie z tej nowej kolekcji. Dodatkowo mamy Blaster boxa, hobby boxa. Tutaj coś dla mnie do przeczytania. Przewodnik po kolekcji i tyle. Zaczniemy moi kochani, z przeczytaniem tutaj tego liściku. Będę, moi kochani, tutaj już od jakiegoś czasu w sumie współpracuję, ale kontynuacja współpracy z firmą Sportzo dostałem właśnie jednego hobby boxa, jednego blaster i jednego retail boxa. Będę promował te produkty na social mediach, czyli na YouTubie w głównej mierze. Macie, moi kochani, rabat również na zakupy. W sklepie Sportzoo od 26 listopada do 31 grudnia tego roku 10% na produkty z polskiej ekstra klasy, poza boksem ekskluzji, czyli poza tym najdroższym boksem, 10% w sklepie sportzoo. .pl. Tutaj, właśnie od Lenki dostałem tą przesyłeczkę. Jest to osoba, która się zajmuje marketingiem w firmie Sportzo. Także, moi kochani, mega cieszę się na dalszą współpracę z firmą Sportzo. No i zaczniemy, może, tutaj z przewodnikiem po kolekcji. Już to robiłem na osobnym odcinku, ale tak dla przypomnienia. Jeżeli chodzi o kolekcję w całości, to mamy wiele różnych rodzajów kart. Od bazówek poprzez karty specjalne, autografy, karty z kawałkami koszulek, jak również literek. No i tutaj na pierwszej stronie mamy karty reward za. Zebranie dziewięciu puzli można wysłać właśnie do firmy Sportzo, te kodziki i wygrać taką kartę z autografem. Tutaj mamy trzech zawodników, ale z tego co mi wiadomo, jest chyba pięciu: Kakabadze, Coloris i Adriano. Następnie mamy w wersji podstawowej 216 kart. Bazowych do tego 108 kart Clubhouse. One tylko występują tutaj, w tym boksie. Retail następnie 18 kart Next Gen, 36 kart Action Heroes, 36 kart Excellence Endurance, 18 kart Pride of the City, 54 karty z autografami. Authentic Signature, następnie 18 zawodników z kartami Letterology, czyli literki z imienia i nazwiska. Dalej, Game Jersey, 36 kart, Unique Mark, również 36 graczy. Można zrobić swoją własną kartę, zamówić na stronie Sportzo. Tutaj mamy produkty, jakie są. Retail saszetka, blaster saszetka, hobby saszetka, następnie retail box, czyli właśnie te saszetki są w tym boksie. Blaster saszetka w blaster boxie i hobby saszetka w hobby boxie. Pakiet startowy, ten exclusive shot box, gdzie jest jedna taka bardzo rzadka karta. Tutaj mamy omówione produkty, czyli w Retail Boxie mamy 24 saszetki po 6 kart w Blaster Boxie 6 saszetek po 8 kart następnie w Hobby Boxie 10 saszetek po 8 kart natomiast w Shot Boxie jedna tylko karta Unique Mark następnie każdy zespół ma Przedstawione karty, czyli jest 12 bazówek, plus te 6 Clubhouse. I na Clubhouse składają się koszulka domowa, logo, koszulka wyjazdowa, kapitan, kibice i trener. I tak wszystkie kluby. Następnie są karty Next Gen, Pride of the City, Action Heroes, Excellent Endurance. Authentic Signature, Letterology, są również karty Live, można je zamawiać raz w miesiącu. Game Jersey i karty Unique Mark. Tak to wygląda. A dzisiaj na odcinku otworzymy sobie, moi kochani, hobby boxa. Zobaczymy, co ciekawego wpadnie. Z tego co mi wiadomo, są trzy takie ekskluzywne karty albo koszulki, albo autografy więc zobaczymy co ciekawego wpadnie tutaj z tego Retail Boxa wyciągnę saszetki i dam do konkursu, do wygrania a my teraz otwieramy saszetki z Hobby Boxa 10 sztuk jest ich tutaj w środku ta była chyba po tej stronie. Ok. No i jesteście ciekawi co wpadnie fajnego. Zaraz zobaczymy. Ja również. Osiem kart w środku. I jako pierwszy wpada nam tutaj Wołkowicz ze Stali Mielec na karcie bazowej dalej, Michał Rakoczy, Krakowia Leonardo Koutris z Pogoni Mateusz Żyro, Widzew Kacper Trelowski Raków Michał Chrapek, Piast karta Pride of the City Mielec, Christian Gettinger i co tutaj ciekawego jest ha, będzie moi kochani autograf 72 na 159. Piast, gliwice, fabian piasecki. Authentic Signature fabian piasecki z piasta. Od razu sobie kartę włożymy do foliki i do top loadera. Także zaczynamy z grubej rury. Piękny traf. Także super. Druga saszetka. Andrzej Hindris z Lechi. Laminet Diabi Fadiga, Jagiellonia, Michał Nalepa, Zagłębie, Marcel Krajewski, Widzew, Bartosz Wolski, Motor. Matthias Nachuel Lejwa Śląsk Wrocław Excellence Endurance teraz Romanczuk z Jagiellonii 11,39 km średnio co mecz przebiegał i no proszę Limicik mamy i do tego bardzo niski 4 do 25 Filip Wójcik z Motoru też sobie włożymy tą kartę do foliki I saszetka numer 3. Dominik Szala, górnik. Wagner, radomiak. Imat Rondicz, widzew. Ante Crnacz, raków. Sebastian Rudol, motor. Piotr samiec Stalar Śląsk. Next Gen, Jan Ziłkowski z Legi I... Karta Rafała Janickiego 1 na 70, z górnika. Saszetka numer 4. Lukas Ambros z górnika. Juan Ibiza, widzew. Radovan Pankow, Legia. Serafin Szota, Śląsk. Jakub Czerwiński, Piast, Marcin Wasielewski, Katowice. Action Heroes, Luis Darigo z Lechi i Pride of the City, Lublin, Rafał Król. Motor Lublin, Rafał Król. I piąta Saszetka. Patryk Sokołowski, Krakowia, Franciszek Plach, Piast, Aleks Petkow, Śląsk, Blasz Kramer, Legia, Oskar Rebka, Katowice, Adriano, Raków. Tutaj mamy Excellence Endurance, Damian Dąbrowski Zagłębia 11,12 km co. Spotkanie i druga karta do 25, moi kochani. 10 na 25. Adrian, przyborek z pogoni. Czyli znowu taki niski limit. Teraz mamy, moi kochani, jakąś grubą saszetkę, Więc nie będę tutaj tego chował na sam koniec. Tylko od razu sobie otworzymy, bo jestem ciekaw, co ciekawego padnie. Koloris z Pogoni, Mateusz Matras, Stalmielec, Borja Galan, Katowice, Konrado Holc, Lechia, Luizao, Radomiak, Adrian Przyborek, Pogoń, Kacper Trelowski, Raków Częstochowa, Next Gen, i Laterology 8 na 17 Kogo trafiłem? Maciej Domański ze stali Mielec Literka A Literka A Letterology Maciej Domański Więc super konkretny traf I lecimy z kolejnymi saszetkami Jeszcze coś powinno ciekawego być Bert Eselnik, Stalmielec, Kacper Tobiasz, Legia, Rafał Gikiewicz, Widzew, Antoni Klimek, Widzew, Maciej Domański, Stalmielec, czyli zawodnik, którego przed chwilę trafiłem z literką, Afonso Souza Lech, Action Heroes, Virgil Gita z Krakowi i będzie autograf, moi kochani. 1 na 49, czy nie? Tak, autograf. Miłosz Trojak... Z korony, karta Action Heroes z autografem, miłość, trojak, korona, kielce, też sobie włożymy do toploadera. okej okay, mamy. No i zostały trzy saszetki, czy jeszcze coś ciekawego wpadnie. Dwa autografy i literka, czyli trzy hity plus tutaj do 25 dwie karty, więc naprawdę pięć saszetek z konkretnymi kartami. Dalej, Kirejczyk z Piasta, Ksawier Dziekoński, Korona, Krystian Gettinger, Stal Mielec, Mariusz Fornalczyk, Korona, Bartosz Baranowicz. Katowice, Damian Dąbrowski, Zagłębie, o mamy Kodzik, Next Gen, Jegor Macenko ze Śląska i jeden na 70 Adriano z Rakowa. Steve Kapłady z Legi, Wacław Sejk. Zagłębie, Filipe Nascimento Górnik, Iwan Zelisko Lechia, Rioja Morishita Legia, Roberto Alves Radomiak, Action Heroes Mikael Iszak z Lecha i karta Excellent Endurance Serafin ze Śląska. 10,74 km średnio co mecz przebiegał ten zawodnik. No i ostatnia saszetka. Rafał Augustyniak Legia. Damian Rasak Górnik. Aleksander Buksa Górnik. Samuel Mraz Motor. Paweł Szołek, Legia. Rafał Leszczyński Śląsk. Mamy kolejny kodzik. Roman Jakuba Excellent Endurance. 11 prawie kilometrów i ostatnia karta Pride of the City Radom Leandro tak więc moi kochani w boksie w hobby boksie można zdobyć trzy ekskluzywne karty dwa autografy trafiłem i literkę Macieja Domańskiego tutaj Trojak i Piasecki do tego dwie karty do 25 limitowane Filip Wójcik i Adrian Przyborek. No i dwie karty z limitem do 70 Janicki i Adriano. Także mega sprawa, bardzo fajny ten hobby box. No i tak jak wcześniej wspomniałem, zrobimy sobie też odcinek z Blasterboxem, jak również tutaj z tym Retail Boxem. No i jakieś saszetki przeznaczę na konkurs. Zobaczymy ile sztuk, także zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki. Tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować firmie Sportzo a przede wszystkim Lence za wysłanie tych produktów i możliwość prezentacji i zareklamowania produktów z nowej Ekstraklasy klasy sezon 24/25. To tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.